Serdecznie witamy wszystkich hodowców na wspólnym gołębniku Czersk. Przyjechał właśnie właściciel jego. Ja już nie mówię o terminach, bo jest godzina 18:50 coś. Ja tu ze Szczecina od pana, od kolegi Tadeusza Kapturskiego napierdzielałem za przeproszeniem z narażeniem życia, żeby zdążyć. Ja liczyłem, że się załapię na koniec koszowania. Tu tymczasem o tej godzinie jeszcze nie jest zaczęte nawet, ale to można wytłumaczyć jedną rzeczą, tu padał deszcz cały czas. Nie dało rady zrobić, ale w międzyczasie dobrze trafiliśmy, bo widzimy jak tutaj koledzy się przedstawią. Zdrobowicz. Zenek. Imię jeszcze kolega Zenek. Synkowski Jan. Tak, koledzy tutaj nam przygotowują kosze, w których będą gołębie zakoszowane. I zobaczmy, nowiuteńki na każdy lot, papier czyściutki. Tutaj są już przygotowane, one docięte odpowiednio zostaną do tych koszy. Te kosze ostatnio pokazywaliśmy też, jak są skonstruowane. Jeszcze pokażemy ten detal. Tutaj z przodu kolega tak nawet zadbał, żeby był lekki kąt, bo wtedy łatwiej ta pewność jest, że ta pleksa, która tutaj jest z przodu, opadnie. Także mamy te gołębie. Ile tych gołębi, Sebastian, na ten lot jest przygotowywanych? Tak jak myślisz? 254 sztuki. Tak, ale patrzyłeś zdrowie, czy jakiś będzie jakiś. No zobaczymy, jak kogoś wychwycimy, to będę się kontaktował z właścicielem gołębia i zdecydujemy, czy. Zobaczymy, w jakim stanie. Wiadomo, że nie puścimy gołębi na lot, które będą w nieodpowiednim kondycji. Trochę pecha mamy, bo dzisiaj akurat lot jest również, będzie już zakoszowany. Zostały, rozmawiałem z kolegą Janem Bochęciakiem na WGG Giewont w Pyzówce. Tam postaram się rano też być, żeby dla kolegów to zrelacjonować, także siłą rzeczy u kolegi Sebastiana nie będziemy. Tak, że... Ale poczekaj, ale ty nagrasz, to będziemy widzieć, także będziemy tutaj sobie łączyć się i możemy na internecie wtedy na żywo obserwować ten przylot. Ale też nie wiemy, co będzie, bo ja kiedy tutaj od strony Szczecina, właśnie tam, gdzie ma lot się odbywać dokładnie, będzie z jakiej społeczności? Z Koszalina. Połczynie to nie ma szans, bo czyli... tamte mgły nawet przejdą. No właśnie, bo tu pogody nie są to za dobre, ja tu jechałem cały czas, deszcze różne były. No i jak nie będzie warunków na trasie i w miejscu wypuszczenia, to również nie wypuszczę, wrócę z gołębiami, nie? Dokładnie. No dlatego... praktycznie do 3 w nocy będę śledził teraz pogodę i załadujemy, najwyżej tutaj puścimy rano z jeziorek jakiś trening zrobimy. No jeziorki to tam trochę ten, zobaczymy. No. To już tam... To już od ciebie zależy, ja się nie ten... No chcemy, w każdym razie jest w planie, tutaj skontaktowałem się z różnymi kolegami i też... Sprawdzaliśmy, monitorujemy tę pogodę na dziesiątkach już portali i mają być warunki jutro okej, okay, no zobaczymy, ja tutaj mówię, jechałem od strony Szczecina rano, kiedy jechałem od 5 do Szczecina, żeby tam do kolegi Tadeusza Kapsurskiego dojechać, to pogoda była bardzo różna, od mgieł właśnie, od deszczu, po słońce, w Szczecinie było słońce, ale kiedy ze Szczecina wyjechałem, to już za Stargardem Szczecińskim opady deszczu, teraz tutaj też cały czas padało dosłownie. Przed chwilą praktycznie przestało padać. No, pół godziny temu było ciemno, a w tej chwili błękitne chmury. No tak, no to tak się zdarza, no. Zobaczymy. Jakby takie coś było, to już nie będzie źle. No nic, poczekamy, aż tutaj koledzy przygotują wszystkie te wkłady i za chwilę będą te gołębie łapane i będziemy tutaj mieli relację, jak wygląda tutaj koszowanie na WG Czersk. No i rozpoczynamy koszowanie. Jest godzina teraz 19:17. Tutaj proszę do anteny teraz zbliżyć. Gołąb po numerze 18652-0326 Kopernik 2. Tak, zgadza się. Pierwszy to jest Waldek Wojciuk. Z zeszłego roku ten hodowca, przypomnijmy, miał bardzo dobre wyniki na finale. Kiedy jego gołębie przylatywały, on w tym czasie był na mszy w kościele. I to widzę poskutkowało, bo miał chyba 3 czy 4 wtedy z finału, nie? O, to jest ten gołąb, co z tym ogonem krótkim. Dobrze, tak to pokażmy ten ogon właśnie. Tu. On pierzeje. I weź go przyłóż. I mamy drugiego gołębia. Gołąb numer 2 ma numer PL0304-194. Co to znaczy NL? Słucham? NL końcówka? Tam rezerwowy był. Aha. Numer rezerwowy. No i tak pomalutku tutaj kolega Sebastian będzie te 250 gołębi zbliżał. Mamy trzeciego, niemiecki 330, 18:32. Gołąb. Siłą rzeczy można powiedzieć trafiłem do komisji wkładaniowej. Przyłóż, nie mów, ja tu powiem ci, czekaj, 7400, końcówka 0319, to jest chyba z Chełmży, co? Nie, a gdzieś te okolice tam chyba, Chełmno, Chełmża, i należy gołąb do kolegi, a Tomasz Gawin, to jest Grudziądz przecież, Tomek Gawin, no, następnego gołębia, tak, i gołąb jest nasz, tak, to jest Jerzy, czekaj, 27,60, tak, to jest, pardon, Tomasz Fryca. Ja popatrzyłem się, że do góry skoczył, skoczył na dole, dobra. Po 20 gołębi w koszach jest, tak? I tak też będą włożone one.
trochę czasu zejdzie. No nie będziemy chyba do końca, bo ja jeszcze do domu muszę dojechać. Będzie 7771 PR037 Arkadiusz i Tomasz i tam dalej nie wiem. To będzie ten, będę ja wiem chyba Arkadiusz i Tomasz. Nie, 037. Jak? Kresiński? Nie wiem, bo tu tam nie widzę, nie chcę grzebać. Dobrze, i teraz jest 75, 31, 426. No i tak będzie wyglądało tutaj koszowanie. Przed nami to podaj, ile tam ci z 2 godziny zejdzie? 3 godziny. No, to zobaczymy. Może głębie poczekamy. Głębie są połapane, za chwilę właśnie, to we dwójkę będziemy tam robić, nie? 32,63. Tak. Się zgadza. Już te gołębie były trochę razy przemacane, także błędów żadnych nie powinno być raczej. Aczkolwiek czynnik ludzki to jest czynnik ludzki. Były 2-3 błędy na początku. Właśnie. A to przy spisywaniu drugi raz wyszły ogólnie. Tak się to dzieje. Tak zwane. Kierowcy się uczestnicy pomyli, nie? 68-80. To właśnie jest 327, początek, 9 gołąb. I koledzy kolegów sarzyńskich, Andrzeja i Arka. Przypomnijmy, w zeszłym roku i tutaj spotkaliśmy na jednym z lotów konkursowych. No. Kolejne tutaj są nazbierane. Tu są te, które idą na lot. Zobaczmy, jak czyściutko jeszcze nie osrały się, za przeproszeniem. Tutaj oglądamy. 88-73, Jarosław Grzankowski. To kolega z Mińska Mazowieckiego, z tego co pamiętam. O, no dobra, weź tutaj pod przykładem, będziemy patrzeć. Mów numer jaki masz, a ja ci powiem jaki jest. 78-52. Się zgadza, 78-52. 52, ale? 0,17, tak, 52. 52. Oddział 0,17. A tu jest też 52, dobrze. Paweł Socała. Socała, Socała, tak? Żebyśmy się tutaj, Paweł kolega Socała. Się nie obraził. Socała, Socała. Socała. Dobra, przyłóż. Dwa razy młodego miał na europejskiej wystawie. 86-43, oddział 0. Inga, nie wiem kto to jest, 0356, numer początkowy. O, rocznik oczywiście 2017, wszystkie błędy posiadają. No, na Giewoncie, kiedy rozmawiałem z kolegą Janem Bochęczakiem, tam już są koledzy. 7537, oddział 400. 7537, tak? Szmaglińscy. Tam już gołębie zostały zakoszowane, one jadą do Międzyzdrojów, bo Międzyrzecza, przepraszam, tam będzie lot jutro, prawdopodobnie o 7 godzinie mają być wypuszczone, jeżeli wszystko warunki pogodowe pozwolą. Tam na finale miejmy nadzieję, że uda nam się zdążyć. 326 oddział. Dwa barany zabite są, tak? 18-77. Kopernik 2, Waldka Wójciuka, kolejny gołąb. Dwa barany są zabite, także jak ktoś da radę przyjechać, posmakować tego mięsa baraniego, może przyjechać. O. W tym roku tam troszeczkę finał we wtorek nietypowo. 37 oddział. 77-80. Nietypowo mamy mało gołębi, tam na finał chyba idzie 130, nie pamiętam, ale rzędu 100 kilkudziesięciu gołębi. No jeden lot był taki ze dużymi stratami. No tak się zdarza. 299 oddział, 32-50. To tyle z Czerska ktoś, tak? Mariusz Plata. I kolejne gołębie są koszowane. 36-51. Tak. I tak 17 gołębia mają, no możemy tu siedzieć długo. Pomożemy za chwilkę Sebastianowi, żeby też szybciej poszło. Koledzy te gołębie połapią i będzie nam łatwiej. Dobrze. Pomału tutaj nas pewnie, podejrzewam, noc zastanie zaraz. 326. O tej godzinie to już pomału się ciemno będzie robiło. 16-298. Waldek też? Kopernik czy co? Kopernik, co to za kluta jest? Jan Ciborski. Kolega Ciborski z Torunia. Dobrze. Tutaj koszowanie cały czas trwa. Kolejne klatki są zapełniane. Tam koledzy łapią. No, byśmy byli tutaj do końca, ale niestety jutro, żeby dojechać do Zakopanego, do, przepraszam, Nowego Targu, tam pod do Pyzówki, pod Nowy Targ, to troszeczkę czasu nam zejdzie. Jeszcze do domu na chwilę wpaść, chociaż nakarmić gołębie. Także kolegom tutaj możemy tylko potowarzyszyć duchowo. Później zobaczymy w domu za jakieś te godzinę, półtorej, kiedy zakończą koszowanie. Już wszystko widzieć. Także
Przygotowanie do jutrzejszego lotu wygląda na WG Czerski w ten sposób. Dziękujemy bardzo, wtedy powodzenia życzymy i zobaczymy na bieżąco, będziemy obserwować, jak te gołębie lecą. Jeszcze raz przypomnijmy, oddział Bonin, miejscowość pod Koszalinem, odległość 100 ile? 125 linii prostych. Tam potwierdzi pan Kazimierz Rogiński. Będziemy tutaj patrzeć. Także dziękujemy, do zobaczenia, pozdrawiamy, dobry lot!